Witajcie! Sobotni poranek. Nie wiem, jeszcze 8 nie ma. Dzisiaj też pracuję. Bo co, będę siedział w hotelu bez sensu. Tak to wygląda. Zresztą wiadomo, po co tutaj człowiek przyjeżdża. No i co chciałem wam powiedzieć. Wczoraj czytałem o mniszku lekarskim. Słuchajcie, no to jest naprawdę takie zioło, które ja nie wiem, czy ma jakieś niezastosowanie. Jest to absolutnie fantastyczna roślina pod, można powiedzieć, każdym względem. Począwszy od kwiatów, poprzez liście, które można jeść na surowo i sobie oczyścić wątrobę po 7 dniach, bo jest taka zasada, że jeżeli na przykład gryzą was komary, no teraz fajnie jest, bo akurat nie ma takiego okresu, żeby były te komary. No ale słuchajcie, dlaczego komary gryzą? Dlatego gryzą, bo czują glukozę. One człowieka nie widzą, one widzą glukozę. I to są w stanie wyłapać. I teraz co się dzieje? Jeżeli mamy glukozę we krwi, to znaczy, że coś z wątrobą jest nie tak. One rzeczywiście tam mają te wszystkie składniki być, ale nie w takich ilościach, żeby one były widoczne dla komarów. No i co wystarczy zrobić? Otóż wziąć 7 liści mniszka lekarskiego dziennie, zjeść przez 7 dni. Po tym czasie stajemy się niewidzialni dla komarów, nasza wątroba jest zregenerowana. Tak to wszystko jest napisane, takie działanie ma właśnie mniszek. Oprócz tego kiedyś był stosowany jako dodatek do sałatek. Napoje z tego robiono, z tego mniszka. To było kiedyś normalne. No z czasem to się tak wszystko pozmieniało, że już stało się nienormalne. I zapomnieliśmy o tych właśnie dobrodziejstwach natury, które nas otaczają. To jest taka sprawa. Korzeń, słuchajcie, korzeń. Ja nie będę mówił o jego działaniach takich konkretnych, ale to, co jest napisane, to zgodnie z badaniami nawet naukowymi na ten temat, które prowadzono, działa na bardzo, bardzo wiele groźnych chorób. Poczytajcie sobie na ten temat, bo to warto. A z takich ciekawostek, oprócz tego, że działa na te wszystkie choroby, uzdrawiając człowieka, dbając o zdrowie, to zobaczcie na taką ciekawostkę. Posiekany korzeń mniszka lekarskiego, wysuszony, następnie uprażony, czasami też zmielony bądź starty, ale uprażony, i zalać taką łyżeczkę bądź dwie, zależy jak to lubi, zalać wrzątkiem. Co się dzieje? Mamy kawę, klasyczną kawę. Także niesamowicie fantastyczna roślina. Szkoda, że tutaj nie mam żadnego gdzieś na podorędziu, bo jakbym znalazł coś takiego, bo tu jest, widzicie, tu jest czyste, fajne, zdrowe, z daleka od wszelkich dróg i tak dalej, to jest takie miejsce zupełnie, zupełnie spokojne, więc można by tutaj pozyskać taki korzeń bądź też liście, no ale niestety nie ma. Także zrobiłbym sobie na pewno taką kawę z ciekawości, bo naprawdę jestem tego ciekawy i zobaczymy, może gdzieś znajdziemy takie jakieś miejsce z takim mniszkiem i tego korzenia sobie pozyskamy. To jeśli chodzi o mniszka lekarskiego. Naprawdę, słuchajcie, mało ziół ma taki dodatek lekarski. Mamy szałwię lekarską, mniszek lekarski. Coś podobno był rumianek też, ale on nie miał tego przydomka lekarski. Natomiast na pewno jest bardzo, bardzo dobrą rośliną, dobroczynną dla naszego organizmu pod każdym względem. Zresztą, jeżeli chcecie się coś więcej dowiedzieć o stosowaniu tego, to popatrzcie na składy różnych leków, jakie mają w sobie, i tam będzie napisane, że zawiera na przykład jakiś ekstrakt, albo na bazie, albo to, albo tamto. Jest to wszystko na bazie właśnie ziół i ich właściwościach. O tym zostało w historycznych już artykułach
przez wiele, wiele lat było to opisane, działanie, skuteczność. Jak do tej pory też nie znalazłem żadnych takich przeciwwskazań w stosowaniu. To są niesamowite rzeczy, naprawdę warto się tym zainteresować. Tak, chciałem Wam powiedzieć tylko o tym mniszku, ponieważ mnie naprawdę zafascynował wczorajszy artykuł. Zresztą też to przeczytałem w internecie, bo mówię, tutaj nie wziąłem ze sobą książek, żeby się z tym dokładnie zapoznać, ale no, żałuję, bo mam tam zawsze taki kartonik, jak jeżdżę do roboty, czy do Niemiec, Szwajcarii, czy do Austrii, to zawsze mam taki kartonik z książkami podręcznymi, ale tym razem go nie wziąłem. No nie wiem czemu. No ale w każdym razie można poczytać sobie w internecie. Niesamowite ciekawostki, naprawdę poczytajcie, bo to są rzeczy niewyobrażalne. To, co tam jest napisane na temat mniszka, to, co możecie zobaczyć, jak on działa i na co on działa, to jest po prostu niesamowita rzecz. Może wielu z Was pomóc, jeżeli macie jakieś tam problemy zdrowotne, bo to jest naprawdę niesamowite ziółko. Co Wam jeszcze chciałem powiedzieć? No, Niemcy pozamykały granice. Teraz jest, czytałem takie coś, że oto chyba od zeszłego, tak, od poniedziałku, czy z niedzieli na poniedziałek, czy z soboty na niedzielę, nie pamiętam, ale jakoś tak, w zeszłym tygodniu zamknęli granice. Na jakiej zasadzie? Ano na takiej zasadzie, że kwarantanna obowiązkowa 5 dni, po 5 dniach test obowiązkowy na wirusa w Niemczech, po tym teście następne 5 dni kwarantanny i dopiero jeżeli Wam wyjdzie na niemieckim teście wynik negatywny, to możecie podjąć pracę. Natomiast jeżeli Wam wyjdzie pozytywny, no to dalej chyba nie trzeba mówić, co się stanie. Także takie coś, takich czasów żeśmy doczekali. Coraz mniej ludzi wierzy w to, że to jest rzeczywistość. Coraz więcej osób otwiera oczy i widzi, że to jest wszystko jakaś tam ściema. Że to po prostu nic się kupy tutaj nie trzyma. No i co? I tyle. Szkoda, że nie mogę Wam pokazać żadnego filmu z traktorami. Już się stęskniłem, dam jakieś 25, bym wsiadł, przejechał się, rundkę zrobił, fajna pogoda. Zobaczył, co tam na polu słychać. Pomielił, co mam do pomielenia, bo tam jeszcze muszę wsiąść w ten traktor, orkan zaczepić i trochę zmielić, tam przygotować. Co jeszcze? Trzeba dziury, doły powiercić na słupy, na ogrodzenie, bo tak jak mówiłem, bez ogrodzenia to ja tam nie mam szans nic właściwie zrobić, bo to jest niewykonalne, żebym tam coś zrobił, bo mi to dziki jelenie, sarny stratują, zjedzą, zniszczą. No i tyle. Także takie coś, taka pogadanka sobie dzisiaj, taki filmik, bo dawno nie puszczałem, ale to właśnie z tego względu, że troszeczkę brak materiału tutaj, żeby cokolwiek fajnego takiego nagrać. Z drugiej strony brak właśnie tego mojego pola, tych traktorów, tej całej roboty w koło, którą trzeba zrobić. Miałem zrobić, słuchajcie, test piły, którą kupiłem, no i tak czeka ta piła przykryta, żeby przyjechać i zrobić ten test. Też przy okazji, bo muszę drzewo szykować, także będzie dużo cięcia, bo trzeba drzewo szykować na sezonowanie, żeby było coś do palenia, żeby w domu było ciepło, woda ciepła i tak dalej. No takie różne rzeczy, no sami wiecie, ci z Was, którzy prowadzą gospodarstwa, no to wiedzą, na czym to polega. Ktoś mieszka na wsi, ale nie ma gospodarstwa, też wie, na czym to polega. No a ludzie w mieście czasami stęsknieni za wsią, bo wywodzą się z terenów wiejskich, przyjechali jakiś za chlebem, no i teraz tęsknota do wsi. Najlepsze jest to, powiem Wam, że u mnie bardzo dużo młodych ludzi wyjechało ze wsi i zostało praktycznie tych nastolatków, dwudziestoparolatków, to tacy później nastolatkowie, no, czyli 18, 19, pouciekali do miasta, Wrocław, słuchajcie, Wrocław, co tam się dzieje, takie piękne światła, wszystko to, tramwaje, w ogóle dyskoteki i tak dalej, zafascynowani, zachłysnięci. No i zgadza się, bo to jest wiek, każdy wiek ma swoje prawa.
Tylko oczywiście ja wam powiem, jest taka zasada, że żeby się napić piwa, nie trzeba kupować zaraz całego browaru. Więc mając to na uwadze, jeżeli chcemy pójść na dyskotekę, czy pobawić się powiedzmy przez całą noc, to jeżeli jest się mądrym, młodym człowiekiem, to idzie się do rodziców albo do taty. Tato, słuchaj, wiesz co, rzuciłbyś mi ze 2-3 stówy, albo 4, albo 5, zależy. Chciałbym pojechać na weekend do Wrocławia, tam bym sobie kupił jakiś hotel, pobawił się, potańczył, napił z kolegami czy cokolwiek. Wiadomo, jakie jest życie. I nie trzeba uciekać do Wrocławia zaraz, żeby tam mieszkać. No i słuchajcie, co się dzieje. Ludzie ci powracali po 5 latach, po 7 latach, niektórzy po 10, 30-latkowie. No i chcą się wziąć za gospodarkę, a rodzice gospodarkę sprzedali albo oddali w zamian za rentę, za emeryturę, bo nie było komu robić. I teraz wrócili na wieś i nie ma do czego. I się porobiły tragedie. Tak to wygląda właśnie. Więc ci są ludzie, którzy wracają na wieś albo kupują domek na wsi, ale niestety pola już nie ma. Traktorów nie ma, maszyn nie ma, ciągników nie ma, nic nie ma. Został tylko dom, jakiś tam mały ogródek przy domu i to wszystko. Tak to wygląda, taka jest sytuacja i takich jest bardzo, bardzo dużo rolników niestety. On tylko już został rolnikiem, bo ma emeryturę z KRUS-u. No a młodzi muszą myśleć i teraz pracować ciężko. Ziemię sprzedaje się tylko raz i potem już się jej nie da odkupić. Bo ten, kto kupuje, wie, po co kupuje i na pewno nie po to, żeby ją sprzedać. Tak to wygląda. No to tyle, słuchajcie, z dzisiejszego takiego filmiku, pogadanki. Trochę o życiu, trochę o mniszku lekarskim. Mam nadzieję, że was tym zainteresowałem. Naprawdę przeczytajcie to, bo to jest... Ja to przeczytałem drugi raz i drugi raz jestem w szoku. Co to za roślina? Także czytajcie, przeczytajcie, bo warto naprawdę i przestaniecie traktować te wszystkie rośliny, te które nas otaczają, jako chwasty, jako rośliny niepotrzebne, bo to jest samo dobrodziejstwo. To jest taka rzecz. No i co? I mam nadzieję, że dzisiaj sobota. Cóż to, gołębie, grzywacze się wystraszyły. No i słuchajcie, co się dzieje. Zobaczymy, może będziemy przejeżdżali przez jakąś wieś. Fajny traktor trafię, bo czasami się tak zdarzało, że można było coś fajnego zobaczyć. Może nagrać, może porozmawiać z rolnikiem na ten temat. No ale co, mamy taki w tej chwili sezon na świrusa. Nic się nie dzieje. Wszystko pozamykane, słuchajcie. Jedna wielka katastrofa. A to co to jest? Kto wie? Bo ja nie mam pojęcia. A tu jakieś te owocniki są, widzicie? Zobaczcie, listopad, połowa listopada, a tu takie zielone coś. No i tutaj to wszystko tak ładnie rośnie. Tu podobno nie ma takich zim ciężkich, jakichś minusowych, zresztą w ogóle gdzie są. No ale mniejsza z tym. To tyle na dzisiaj w filmiku, zobaczymy. Postaram się nagrać jeszcze dzisiaj coś, jeżeli będzie okazja. Może coś poczytam i wam też przekażę. Jeżeli byście chcieli usłyszeć o jakiejś konkretnej roślinie, jakimś konkretnym zielu, napiszcie mi w komentarzach. Postaram się zebrać jak najwięcej informacji wam przekazać. Pamiętajcie, że to wszystko, co wam mówię w filmach na temat, czy będę mówił w filmach na temat ziół, jest to tylko i wyłącznie teoria. Jeżeli ja na przykład bym coś stosował, to jest to na zasadzie, że ja bym to stosował. Ja wam tego nie polecam. Wiecie, jaka jest sytuacja, żeby mnie nikt nie posądził o jakieś tam cuda na kiju. Więc absolutnie od tego się odżegnuję. Niczego wam nie polecam, poza przeczytaniem na dany temat i zapoznaniem się z tym tematem. To jest wszystko. Dalej robicie jak chcecie i co chcecie z tym, także to tak wygląda niestety. Tak to jest. Dlaczego tak jest, to wam nie będę tłumaczył, bo wszyscy wiecie, jesteście mądrzy.
Także nie muszę Wam tego mówić. To tyle w dzisiejszym filmie. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć.